Cześć moi drodzy, z tej strony Faral, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. Moi drodzy, mamy Dzień Dziecka i Epic Games nam zafundował nowe skiny. Wchodzą w zakładkę wiadomości, w grze widzimy nowego koszykarza. Siatka i nic poza siatką, nowy ubiór, wyskok i przedmioty do zestawu na boisku są już dostępne. Wybierz swój styl, potrójne... Co było potrójne? Ryzyko? Rzadki żeński skin. Bardzo fajnie to wygląda. Powiem wam, że mi się jak najbardziej podoba. Ta czapeczka na głowie z lamą jest po prostu kozacka. Szkoda, że nie można przybliżyć. Zobaczmy dalej. Wyskok. 1200 V-Bucksów. Co ma napisane na klacie? Glides? Coś takiego. Dodatkowo ma taką fajną złotą lamę na szyjnik. Buty ala Jordany. Jakaś dziarka. 28. Powiem wam, moi drodzy, tak, ja chyba się zdecyduję na potrójne ryzyko. Woohoo! Potrójne ryzyko, twój zakup udany. No to teraz zobaczmy, co dodatkowo można do tego zestawu kupić. Wybierz cały zestaw, zbierz cały zestaw. Tablica. Epicka lotnia. Zawiśnij w powietrzu. Część zestawu na boisku. Widzimy, że takie są dwa fajne głośniczki. Dodatkowo do tego tablica do kosza. Aha, i tutaj ma manetki, za które będzie się trzymał. No bardzo fajne, bardzo fajna lotnia, ale na chwilę obecną chyba mnie nie stać. Chyba mnie nie stać, gościu. Zobaczmy dalej. Rzadkie, zbierak, wsad. No wsad, taki do kosza. Aha, skoro no wsad, taki do kosza. Widzę, tutaj taśma jest naklejona z tyłu jakaś. Zobaczmy z przodu. Brick napisane. No powiem wam, z pewnością do skina będzie w 100% pasował. Bardzo fajnie to wygląda. Dodatkowo w sklepie mamy jeszcze jakąś karmazynową lotnię, całą czerwoną. Powiem wam, że no bardzo, bardzo fajnie to wygląda, podoba mi się. Klik za 200 jest dostępny. O, i teraz się zastanawiam, czy będzie ten klik pasował do tego skina. Mi się wydaje, że chyba by pasował. 200 V-dolców, niedużo. A zakupmy sobie, a co mi szkodzi? Zobaczymy sobie, moi drodzy, jeszcze jak te wszystkie motki wyglądają. Popcorn, standardowo. Możemy ją obrócić. Zajada sobie dziewczyna. Pomarańczowa sprawiedliwość. No to jest tak pogrzany taniec, że nie mam pytań. No ładnie, ładnie. Robocika zatań, dziewczyno. No fajne, fajne, fajne. Chłopaka, chłopak to w jej wykonaniu będzie kozak chyba, co? Ło, stary, jaki szpagat. No, chłopak to jest the best. Zaakceptuj porażkę. No, spoko, spoko. I podjarka. Nie no, podjarka najbardziej do niej pasuje chyba, co? Dobra, moi drodzy, to zróbmy teraz tak. Szafeczka. Klik. Klik musi być i druga będzie podjarka. Dobra, super. Lobby, to co? Zagramy teraz sobie jakąś na szybko gierkę. Może tryb błyskawica solo. O! Jakiś ziomeczek podszedł. Woohoo! Jedziemy. I powiem wam, że ten plecaczek jak najbardziej do niej pasuje, Candy. No jest urocza, nie ma co się oszukiwać. Bardzo fajny skin. I powiem wam, że chyba wiele, wiele osób się na niego skusi. Nie no, to the best wygląda, po prostu jest obłędne. Jestem zadowolony z zakupu. Farel sobie na Dzień Dziecka dziołchę sprawił. Czujesz, gościa? Okej, moi drodzy, ja bym proponował polecieć sobie od razu tutaj na tą góreczkę. Fajnie, że ta burza rzadko się zmienia. Bo zazwyczaj strefa jest zawsze tutaj nad zgubnymi, nad wypasioną. Bardzo rzadko miałem, żeby była strefa nad akrami, karkołomnym i płaczącą puszczą. Dobra, lecimy. Lecą raz, dwa, trzy osoby na moją miejscówkę. Na szczęście ja mam jakąś skrzynkę tutaj na moim moście. Dobra, pełen fokus, skupienie i jedziemy. Pierwsza gierka dzisiaj. No zobaczymy, jak nam to pójdzie. Dobra, one guy's left. Pozabierać wszystkie bronie, żeby...
Ajajaj! Dobra, jeszcze jedna. Jest jakiś już gościu, kurczę, nad moją lokalizacją, ale poleciał jednak na chyba... Na co on poleciał? Na spawalnię spłuczek, tak? Dobrze mówię? Tak, spawalnia, dobra. Ktoś poleciał jeszcze na krater, widziałem. Okej, zobaczmy, czy jest jakaś broń. Mamy wózek. Skrzyneczka. Aj, pompę nie poniosłem. Dawaj pompę, dziewczyno. Lunchpadzik. Ej, kolego. 9 na blisko, no nie wierzę. To jest jakaś porażka. Dobra, panie. Dawaj jakieś matsy. Czemu miał pompę i w ogóle nic z tym nie robił, gościu? Nie rozumiem czasem takich graczy. Trudno. Dobra. Najważniejsze, że pierwsza walka wygrana. Ktoś tu był? Aha, on tutaj czyli był. Co, nie znał tej miejscówki? Nic nie wydropił u góry? Patrz, karabin. Jak to czub? Szybka rozgryweczka, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym skinie, czy naprawdę, czy sobie go zakupicie, czy też nie. Mnie tylko boli jedno, ten skin nie ma niestety plecaka. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, trzymajcie się, cześć!